tym nowym roku wita się z Państwem Magda Bochenek. Zapraszam do studia telewizji Nasza Łomża. Porozmawiamy dziś o naszej parafii, parafii Krzyża Świętego. Dlatego ze mną jest już ksiądz kanonik Andrzej Godlewski, proboszcz parafii Krzyża Świętego. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. A dlaczego zaczynamy ten 2015 rok właśnie od parafii? Bo w parafii najczęściej spotkamy się i na mszy świętej, ale nie tylko, na festynach rodzinnych, które właśnie przez parafię są organizowane. Dlatego myślę, że ten 2014 rok czas podsumować. No właśnie, proszę księdza, jaki to był rok? Bo pod kątem rodziny zawsze, jeżeli chodzi o parafię Krzyża Świętego, to myślę, że udany. Dla rodziny i o rodzinie. Ja również mam takie wrażenie i mogę śmiało powiedzieć, że dla parafii ten rok, który minął, 2014, był rokiem błogosławionym. Ponieważ tutaj, wiadomo, w parafii to i sakramenty są sprawowane, i nabożeństwa, i liturgia. I rzeczywiście taki zapał był tutaj dzięki księżom wikariuszom, którzy pracują w parafii, księżom rezydentom, osobom świeckim, animatorom. Jakoś tak naprawdę, bo to tak jak to w życiu. Czasami jest na górce, czasami jest się w dołku. No i tutaj trzeba by powiedzieć, że jakoś tak prężnie od strony takiej duchowej, religijnej to się działo. Nasz festyn rodzinny parafii, który zawsze jest tam na początku czerwca, jest to taka rocznica i powstania parafii i wejście do kościoła naszego nowego. To wiele tych uroczystości, Dzień Dziecka. No i tak jakoś tak dzięki Bogu i życzliwym ludziom, co się to razem łączy, to jakoś tak udało się nam to wszystko. Czyli kolejny rok po prostu udany, tak jak do tej pory wszystko udało się zrealizować. Myślę, że tak, że tutaj ci, którzy chcieli skorzystać z naszej oferty, którą tutaj przedstawiliśmy, to i wakacyjne wyjazdy i tutaj w tym roku też, w minionym roku też wznowiliśmy festyn na Dzień Świętego Krzysztofa, które też są pomimo upalnej pogody, nie wszyscy pojechali nad Narew czy gdzieś nad wodę, wielu zostało i skorzystało z tej naszej oferty. A co z Centrum Katolickim? Bo to również jest taka nieodłączna część jednak parafii. Widząc kościół, parafię Krzyża Świętego, po lewej stronie widzimy przepiękny budynek Centrum Katolickie. Co teraz tam się dzieje? Bo wiemy, że to również się rozwija, że tam życie nie przestaje się kręcić. Niektóre inicjatywy jakoś tak same siebie padają. Na przykład tutaj podam, że Szkoła Rodzenia, która była świetną sprawą i wiele ma małżeństw, rodzin skorzystało z tej oferty. No, gdy w szpitalu otworzono szkołę rodzenia i tam jakoś tak... Naturalną było, tak, że naturalne tak. Naturalne rzeczy, że u nas to wygasło. Ale w to miejsce powstała szkoła dam, prowadzona przez panią psycholog Małgorzatę Rytel. Ani ona, ani ja, który użyczyłam tylko miejsca i cieszę się bardzo, że to się dzieje u nas w Centrum Katolickim, taką cieszy się popularnością. Proszę księdza, bo to jest też myślę, że trochę temat tabu, bo Centrum Katolickie, parafia to jest rzesza ludzi, ale czy ksiądz na przestrzeni tych ostatnich lat nie ma wrażenia, że jednak tych ludzi w kościele jest na przykład mniej? To jest takie chyba trudne pytanie, ponieważ no... Przypominam sobie lata dziecięce, kiedy ja spędzałem wakacje gdzieś tam u dziadków na wsi i do kościoła mieliśmy 6 kilometrów i to przez las, furmanką. I to jak to nasza mama wspomina, no pamiętasz zawsze, my jechaliśmy, wujostwo, sąsiedzi, ale byli tacy, którzy nie jeździli. I tak jak mówi moja mama, gdyby wybudowano nawet kościół na ich polu, to pewnie też by nie chodzili, bo są tacy, którzy chodzą i tacy, którzy nie chodzą. Ci, którym te wartości odpowiadają i ci, którym nie odpowiadają. Także mowa w mediach, że ludzie się zamykają, że do kościoła nie chodzą, że młodzi nie chodzą. Że jest osłabienie wiary. Że osłabienie wiary. Jest to po prostu tylko takie nakręcanie i czasami spotykam się z młodymi ludźmi, ale też i ze starszymi, którzy mówią językiem mediów. No, tak jak w telewizji, że tego. Kiedyś taki młody człowiek mówi do mnie tak, że Łomża to jest miasto kościołów, bo się tylko kościoły budują. Więc ja mówię, kolego, a w Suwałkach na przykład wiesz, ile jest kościołów? Tam to dopiero jest 4000, takie parafie 4000, nie? U nas, nasza parafia jest ponad 11, duża 11 tysięcy, Miłosierdzie Boże Ciało, też można powiedzieć, że też jest sporą parafią. To są duże parafie, a tutaj mało.
A mówię, to ja nie wiedziałem. Mówię, to jak ty się przygotowujesz do rozmowy ze mną? I mówisz, od razu zarzucasz. I mówisz tak, jak mówią w telewizji, że tylko się kościoły budują. To jest nieprawda. To po prostu, no, komuś na tym chyba zależy, żeby mącić w głowach. Naprawdę cieszę się bardzo, że są ludzie, którzy chcą żyć tymi wartościami religijnymi, którym 10 przykazań Bożych to jest wyznacznik ich życia na co dzień. I to cieszy, i po to jesteśmy, i tym ludziom tego. Tutaj też kiedyś dostałem jakieś takie pismo, że dzwony za często dzwonią i za głośno. Mój Boże, no byliśmy teraz niedawno pielgrzymką parafianą w Ziemi Świętej, gdzie muazin o 4 nad ranem wyśpiewuje swoje zachęty do modlitwy. No i nikomu to jakoś nie przeszkadza. No, rano mówię, słyszałeś? Śpiewał. No słyszałem. No ale to po prostu jesteśmy w takim kraju, gdzie po prostu taka kultura jest, nie? Natomiast u nas ten dzwon zawsze wyznaczał jakąś taką porę. I wielu ludzi mówi, proszę księdza, jak za 15 słyszę dzwony, to muszę... To ja wiem, że już się spóźniam do pracy. Że już się spóźniam do pracy, muszę przyspieszyć. Czyli ten dzwon niejako wyznacza ten rytm życia. Natomiast no, to pewno ci ludzie, którzy nie chodzą do kościoła, którym wiara jest, to ten dzwon będzie takim sumieniem, który przypomina, że jednak no, powinieneś chyba się od czasu do czasu pokazać w kościele i to tak mnie trochę śmieszy. Ja przyznam szczerze, że bardzo blisko mieszkam i to właśnie wręcz naprzeciwko parafii, więc nie słyszę. To nie jest tak, że dzwony przeszkadzają, więc proszę być przy księdzach spokojnym. Ale my się nie umawialiśmy. Się właśnie, nawet ksiądz nie wie, gdzie mieszka, pomimo, że co roku na kolędzie z innymi właśnie kapłanami się spotykam. No właśnie, to może tutaj kilka zdań również na temat kapłanów. Ile osób właśnie teraz pełni posługę, jeżeli chodzi o parafię Krzyża Świętego? Ile księży tutaj mamy i skąd to są księża? No na czele parafii zawsze stoi proboszcz, którym ja jestem. Od wielu lat. Od początku do 18. Natomiast na dzień dzisiejszy w naszej parafii posługuje 3 wikariuszy. Ksiądz Radosław i ksiądz Darek są rezydentami, którzy mieszkają na terenie parafii w naszych budynkach parafialnych. Mają funkcje naznaczone przez biskupa diecezjalne, ale swoją pomocą wspierają nas tutaj kapłanów. No i mamy tutaj, trzeba by powiedzieć, 5 emerytów takich prężnych, którzy no, wspomagają nas przeważnie w konfesjonale i to jest nieoceniona pomoc. Naprawdę to są księża, którzy swoje życie kapłańskie przeżyli, którzy w swoim życiu mają taki bardzo dorobek i taki budowlany i duszpasterski, a dzisiaj, kiedy już te obowiązki są zdjęte z nich, mogą naprawdę poświęcić się pomocy i ta pomoc jest naprawdę nieoceniona i tutaj wielki ukłon w stosunku do tych księży emerytów. Księża emeryci mieszkają w blokach niedaleko parafii, naprawdę także żyją wśród ludu i to też mówią, że to jest fajne, bo i sąsiedzi jakoś tak z życzliwością do nich podchodzą i szczęść Boże mówią i to takie jest nawet oddziaływanie w środowisku. A propos właśnie pomocy, o której ksiądz proboszcz wspomniał, pomocy właśnie seniorów, księży, to ta pomoc nieoceniona myślę, że jest ze strony również parafian, bo świątynia tak naprawdę została wybudowana dzięki również pomocy naszych mieszkańców i tutaj myślę, że warto podsumować już ten czas właśnie tej budowy, ponieważ budowa trwała bardzo długo, oczywiście jeszcze wiele rzeczy jest do dokończenia, słynne kopuły, wieże, prawda, których nam naprawdę ciągle brakuje na parafii Krzyża Świętego w Łomży. No właśnie, jakby ksiądz tak w pigułce podsumował ten czas budowy, czy wszystko szło w tych swoich terminach, czy rzeczywiście to miało być też tak, że do dzisiaj parafia nie jest skończona. Dlaczego właśnie to jest tak, że jeszcze ta budowa na przykład nie jest zakończona? No właśnie, tak. Nasze Centrum Katolickie, wiadomo, funkcjonuje już od wielu lat. Rozpoczęliśmy budowę centrum w 1999 roku. No to już jest jakieś tam 16 lat. Natomiast budowę kościoła rozpoczęliśmy w 2000 roku. Czy byliśmy wtedy już gotowi? Nie. Ani finansowo, ani jakoś tak mentalnie. Natomiast no, przyświecała nam piękna idea świętego Brunona z Kwerfurtu, który tutaj na nasze tereny ponoć przechodził, naszymi terenami i ponoć tutaj, no, jak przechodził, to pewnie jakoś i nawracał, także, że jak mówi tradycja,
legendy, że tutaj kościół na terenach naszych, na wzgórzu Bony powstał na przełomie wieków. Więc my też chcieliśmy na przełomie wieków tutaj rozpocząć budowę przynajmniej. Rozpocząć i zakończyć. Budowę świątyni Krzyża Świętego. To piękne miejsce, wysoko, więc ta idea tysiąclecia chrześcijaństwa na tych terenach nam przyświecała. Do 2009 roku było bardzo ciężko, naprawdę bardzo trudno, bo miałem takie naciski moich przełożonych, może nie takie zobowiązujące, tylko mówię, dobrze by było, gdyby jakoś tak wejść do tej świątyni w 2009, ponieważ tu będą te rocznicowe uroczystości związane ze śmiercią świętego Brunona, gdzieś tam w Giżycku, czy tutaj po prostu na tych terenach. Więc nasza diecezja będzie też to obchodziła i Łomża. No i dlatego też, żeśmy się tak spinali, to aż bolało, naprawdę, bo tutaj dzięki życzliwości naszych kochanych parafian i przyjaciół i z Polski, i z zagranicy, no udało nam się tak wejść do tej świątyni w 2009. Potem przez kilka lat to niewiele się działo, trzeba było spłacać długi. Natomiast na dzień dzisiejszy rzeczywiście już tak te długi jeszcze są, zwłaszcza u mojego kolegi, który pracuje w diecezji florenckiej, księdza Roberta Siderskiego, który okazał bardzo wielkie serce i pożyczył nam pieniądze na ogrzewanie. I co więcej, tak za bardzo tych pieniędzy nie chcę teraz odzyskać, bo mówi, że na razie nie potrzebuje, ale postanowiłem, że co roku będę mu spłacał jakąś część, żeby po prostu, bo to są duże pieniądze. Jakie postanowienie noworoczne? No to już w ubiegłym roku tak postanowiłem, bo człowiek się starzeje, a długi trzeba spłacić przed śmiercią. Natomiast to pozwala, że możemy coś w ciągu roku robić. Na przykład dwa lata temu udało nam się pomalować świątynię od wewnątrz. Z zewnątrz zrobiliśmy też elewację, dokończyliśmy. W minionym roku udało nam się zrobić tą najmniejszą kopułkę tutaj nad prezbiterium, nad naszym świetlikiem. Obecnie trwają bardzo zaawansowane prace nad konstrukcją kopuły tutaj z przodu. Jednej z wież, ponieważ no, to wszystko są środki i to po prostu... Czyli najpierw będzie tylko i wyłącznie jedna kopuła? Czy najpierw to znaczy, po prostu zostanie zrobiona, pani, będzie stała, czekała i będzie na drugą? Kochani, to wszystko jest tak, że po prostu to się nie da robić jednocześnie, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie finansowo tego przeskoczyć. No właśnie, może powiedzmy o kosztach, żeby tak obrazowo powiedzieć, ile zwieńczenie kościoła, bo to tak trzeba nazwać, będzie kosztowało parafię. Gdy zostało mi przedstawione już przed laty koszt konstrukcji, czyli tego trzonu, do tego dochodzi jeszcze obicie jakimś materiałem takim zewnętrznym, płytami czy deskami, potem folia i blacha, to mówimy o samej konstrukcji. No to już wtedy mówiono, to był rząd 130 tysięcy jednej wieży, tej dużej. Ja nie wyobrażałem sobie, no gdzie te koszty, no ponieważ to 130 tysięcy to jest... Metalu, blachy? No, metal, to po prostu... Ale gdy odwiedziłem firmę, która to robi i zobaczyłem, można by powiedzieć... Ile stali? Wysokościowo to jest 1/3, a wielkościowo to już można by powiedzieć, że to jest 2/3 kopuły, no to rzeczywiście wielki ukłon tutaj w stronę konstruktorów, wykonawców, precyzji tego wszystkiego. To po prostu jest to ogromny koszt. Ale no i tutaj boję się, bo każdy telefon pana Wojtka to już wiem, że wiąże się z nową fakturą, ale ten ciszek jakoś tak naprawdę powolutku to się jakoś tam udaje nam opłacić tą fakturę. Tutaj jest wielka cierpliwość też i wykonawców, którzy dają czasami dłuższy termin płatności. Bo wiadomo, tutaj Łomża, wiadomo, jak tutaj... Nie jesteśmy zbyt bogatym miastem. Tak, ale naprawdę tutaj wielki, tutaj nic, no już nie musimy się spieszyć. Modlimy się, jest miejsce i nazwijmy to te kopuły, czy też otoczenie, bo też tutaj pracujemy nad tym otoczeniem. To powoli to wszystko pięknieje i mam nadzieję, że nie mamy co się spieszyć. Na razie dobrze się czuję, że mam nadzieję, że jeżeli tutaj jeszcze cierpliwości starczy naszym parafianom, to będę dalej proboszczem i tam powoli to tak... A to kiedy ta kopuła będzie, ta jedna skończona? Czy będziemy mogli ją chociaż zobaczyć jeszcze na ziemi?
Trudno mi powiedzieć, jak to będzie... Czy artysta nie pokaże przed natomiast, faktem natomiast końcowym. Tak, w pierwszej połowie stycznia zostanie to, co zostało już wykonane, zostanie to rozebrane i wysłane do ocynkowania, ponieważ to jest takie zabezpieczenie przed korozją, żeby do tego już nie wracać. Jest to kosztowne, ale taka pewne, że do tego już tam nikt nie będzie wchodził, nie będzie malował. I myślę, że na początek wiosny zostanie to już całkowicie przygotowane do tego, żeby rozebrać ten dach, który jest zrobiony nad wieżą i rozpocznie się praca. Jestem dobrej myśli, że uda nam się jedną kopułę zrobić w 100%. Tak i ufam. I połowę drugiej? No i taki No, drugą na tyle, żeby po prostu konstrukcyjnie, żeby konstrukcja już tam wjechała. Tak ufam. A jak to będzie, to zobaczymy za rok. To jest właśnie szansa, że do końca 2000, już nie mówię 15, ale 16 będzie skończona świątynia. Nawet duża szansa. Nie potwierdzam, ponieważ tutaj boję się tego potwierdzać, bo jak skończę i powiem, że no się proboszcz tu spełnił, to może by gdzieś odszedł dalej, a ja chcę naprawdę tu zostać, także... Teraz rozumiemy, dlaczego tak długo to trwa. Tak długo to trwa, ponieważ to ma tak długo trwać, to nie są wyścigi, powolutku, żeby tak jako proboszcz odnoszę takie wrażenie, że nasi parafianie chyba nie narzekają na to, że są na jakieś tam narzucone składki finansowe. Kto ile daje, tyle wystarcza i to po prostu tego naprawdę my nie wyścigujemy się. No ale to myślę, że właśnie te ofiary, które dajemy, są dużo bardziej przez nas też tak dla nas satysfakcjonujące, kiedy widzimy właśnie, że coś w świątyni się zmienia i rzeczywiście, jeżeli chodzi o budowę, to wtedy to daje taką to nasza cegiełka jednak jest tam, więc oczywiście... Kwestia ofiar zawsze była takim krępującym tematem dla mnie osobiście i myślę, że dla wielu księży. Dla wszystkich, myślę, jest. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że otwartość jest wielka naszych parafian i tutaj niech Pan Bóg drugie tyle Wam dołoży, ile dajecie na Kościół i niech Wam błogosławi. Tutaj kiedyś ktoś rzucił bardzo piękną taką myśl, że gdy patrzymy na to, co powstało przez te 18-19 lat, czyli nasze centrum katolickie i świątynia w całości, w takim kształcie, jakim jest, są to ogromne koszty, naprawdę ogromne, bo to samo nie powstało, to za to trzeba było zapłacić i za materiały, i za pracę. I gdyby zadać pytanie dla tych, którzy złożyli te ofiary, czy zbiednieli? Niech sobie sami odpowiedzą. I zadać pytanie dla tych, którzy nic nie dali, chociaż mogli, czy się dużo wzbogacili. Cieszymy się tym, co jest naprawdę. Jestem przekonany, że nikt nie narzeka, że zbiedniał. Tym bardziej tutaj będę zawsze podkreślała, że jednak parafia Krzyża Świętego wybija się jedną rzeczą, kwestią kulturalną, że tutaj rzeczywiście oprócz parafii to jest to życie kulturalne bardzo tak mocno wyróżnione, chociażby ze względu na festyny, chociażby ze względu na grupę ratowniczą, która w kółko również bierze udział we wszystkich takich imprezach zorganizowanych, sama uczy pierwszej pomocy, chociażby właśnie Centrum Katolickie, gdzie ksiądz wspomniał, i Szkoła Dam, ale i tam kafejka, chyba spółdzielnia, nawet socjalna jest, prawda? Która też tam zaczyna swoje życie. To są młodzi ludzie, którzy nie mogli znaleźć miejsca gdzieś tam po prostu. Ale nie bali się właśnie Centrum Katolickiego, bo to są młodzi ludzie, którzy otwierają kawiarnię w Centrum Katolickim. To takie również ryzykowne. Może ja się bardziej bałem, ale mam nadzieję, że tym młodym ludziom wyjdzie, że to będzie dla nich też jakaś taka szkoła przedsiębiorczości, że po prostu rozwiną skrzydła i jeszcze pokażą w tej Łomży może coś więcej. Na to liczę. I tutaj zresztą od samego początku wyciągałem rękę jeżeli ktoś wyciągał rękę tutaj do nas i miał jakiś taki pomysł na to nasze centrum katolickie, wspomniana Szkoła Rodzenia, czy aerobik, czy cokolwiek, to po prostu ja z wielką życzliwością
bardzo proszę, próbujmy to tego. Tym bardziej, że to jest też takie zaplecze dla tych najmłodszych, dla dzieci, które mogą przyjść, pograć tak i w piłkarzyki, i w różne inne gry, i tam ciągle to życie rzeczywiście kulturalne jest. A już tak na koniec, ponieważ ten czas między świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem i po Nowym Roku Karnawału, to jest czas, kiedy właśnie ksiądz proboszcz i inni księża z parafii odwiedzacie właśnie nas po kolędzie. Tak. No właśnie tutaj pytanie znowu trochę na początek, może zapytam o tą wiarę naszą, czy zdarza się na przykład, że nie jesteście przyjmowani, czy jest, bo buduje się dużo bloków, mieszkają tam młodzi ludzie. Czy młodzi ludzie również przyjmują księdza, czy rzeczywiście już jest ta tendencja taka, że nie ma nas w domu, że nie mamy czasu, że nie chcemy? To również tutaj w mediach też słyszymy, że coraz mniej ludzi przyjmie po kolędzie, co muszę powiedzieć, że przynajmniej w naszej parafii ja tego nie dostrzegam. Rzeczywiście, są mieszkania pozamykane, ale to nazwijmy są pozamykane od lat. Jeżeli tutaj w naszej parafii kolędujemy już po raz 18 czy 19, no to wiemy, że są mieszkania, które są zamknięte z różnych powodów. A to ktoś za granicę wyjechał, a to ktoś wynajmuje i tak dalej. Są mieszkania, które są czasami zamknięte, bo zawsze przyjmowali i tego. Ale to czasami już po kolędzie przyjmowali, a nie było nas, bo pojechaliśmy na narty, albo to, bo coś tam. I zapraszamy serdecznie w innym czasie, już po kolędzie, żeby przyjść, pomodlić się, poświęcić mieszkanie. I również służymy tu pomocą. Natomiast pani powiedziała nowe bloki. No tutaj to też taką zauważamy prawidłowość, że nowy blok to tak mniej więcej 5-6 lat to on się zasiedla. Naprawdę niektórzy to jest inwestycja w nowe mieszkanie, że mają trochę grosza, to zakupują dla swoich dzieci czy jako lokata pieniążków. Tak to odczytuję, ponieważ no, chodząc po kolędzie, to widzimy, że to wycieraczek jeszcze nie ma, to widać, że jeszcze drzwi są oklejone smugi, jakąś folią, coś tam sobie robią. I to czasami trwa latami, rok, dwa, trzy. Też zauważamy, że w tych mieszkaniach są lokatorzy, którzy też no, czasami tacy młodzi przyjmują, przy księdza my jesteśmy tutaj tego, tutaj ten jest z tej parafii, ten z tej, tutaj studiujemy, tu uczymy się, tu pracujemy, ale zapraszamy serdecznie. Jest to okazja do spotkania, do porozmawiania, a jak wasz proboszcz, a to mój kolega, a to, a to tamto. Niektórzy mówią nie, dziękujemy i też mają do tego prawo, mówię, my przyjmujemy księdza u siebie w swojej miejscowości. Bardzo proszę, my nie narzucamy się, naprawdę nie narzucamy się, staramy się kulturalnie nikomu się dać. Tutaj też muszę też uczciwie powiedzieć, że zdarzają się też przypadki, że no mamy zanotowane w karturze, że kolędy nie było, nie wiemy, kto tam mieszka, prawda? I potem ktoś przychodzi i mówi, potrzebuje zaświadczenie, bo ma być chrzestnym, nie? No, ale mówię, no właśnie, i co wtedy? No wtedy jest problem, bo wtedy wychodzi, że ten ksiądz niedobry jest, bo nie chce dać takiego zaświadczenia. No ale żeby wydać takie zaświadczenie, to trzeba mieć jakieś podstawy. To trzeba być u sakramentu spowiedzi Komunii Świętej, przynajmniej na Wielkanoc i tutaj wydajemy taką pamiątkę odbytej spowiedzi wielkanocnej. I tam jest informacja, że pamiątkę trzeba zachować, bo jak się trafimy do kancelarii parafialnej po zaświadczenie czy po jakiś dokument, to warto to mieć, bo to jest podstawa tego, żeby to wydać. Parafia jest zbyt duża. Jest to zresztą polecenie księdza biskupa ordynariusza jeszcze Stanisława Stefanka. I tutaj parafia Miłosierdzia Bożego i Bożego Ciała, tutaj te nasze parafie taką metodą tutaj posługują się. I to nie jest nic nowego. I bardzo, no, mamy tam takie... Ale rozumiecie wtedy takie osoby zapominalskie, czy jednak... No rozumiemy, mamy taką, trzeba ich takie, gdzieś dalej odesłać. Takie awaryjne wyjście, tylko że ja nie lubię, jak trafię się jako interesant i coś załatwiam i ktoś mnie tam umoralnie i mówi, staram się szybko to zrozumieć. Tak też i myślę, że i taki interesant jak do mnie się trafi, to też on już potem na drugi raz już pamięta, że trzeba jednak wziąć tą kartkę, że trzeba zachować, że trzeba przynieść, bo wtedy to jest krótka rozmowa. Naprawdę to jest, no są pewne zasady, których trzeba się trzymać. No i tak to jest. No także, że zachęcam, żeby po prostu jakoś tak, jeżeli ktoś sobie nie życzy i rezygnuje, to rezygnuje ze wszystkiego. A jeżeli ktoś coś tam się zagapi, to my to wszystko rozumiemy. Ale tego naprawdę tutaj chciałbym, żeby parafia, nasza parafia, to była jak jedna rodzina i ja rozumiem swoich parafian,
chciałbym, żeby parafianie rozumieli również mnie. Jeżeli są jakieś wymagania, to trzeba je spełnić. Jeżeli są jakieś obowiązki, to trzeba je wypełnić, tak jak w rodzinie. No. Ale ksiądz właśnie powiedział, że jest nas na tyle dużo, że właśnie nie da się wszystkich zapamiętać. Właśnie już ksiądz wspomniał, tak? Ponad 11 tysięcy tak. mieszkańców. Musieliśmy to skorygować. W tamtym roku robiliśmy takie liczenie i tutaj też muszę powiedzieć, że prawo kanoniczne mówi, że parafianinem jest się, jeżeli się mieszka 3 miesiące lub jest zamiar zamieszkania dłuższego, to jest wtedy tak. Jeżeli ktoś tutaj ma mieszkanie, jest zameldowany w Łomży, a mieszka w Nowym Jorku, w Warszawie czy gdzieś tego, no to nie jest nasz parafianin. On powinien zgłosić się, on jest tam parafianin. Mm-hmm. Tutaj miejsce zameldowania nie świadczy o tym, że ktoś się tak należy do parafii. To jest tak. No i gdy liczyliśmy, to studentów braliśmy jako naszych parafian. Ci, którzy wyjeżdżają gdzieś za granicę do pracy, jeden z pomożników zostaje, to po prostu tego. Natomiast jeżeli ktoś mieszka i pracuje gdzieś poza Łomżą, no to niestety to nie jest już nasz parafianin. Tutaj to nie ma po co przyjechać do nas. Czyli to taki plus minus po prostu te 11 tysięcy. No to jest taka, to jest taka granica. Mówiliśmy, że mamy już ponad 13 tysięcy, ale skorygowaliśmy to do tam 11 tysięcy z kawałkiem. No tak to jest. Nie? Ja przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o kolędy, to podoba mi się bardzo jedna rzecz, że na stronie parafii zawsze są z tygodniowym wyprzedzeniem umieszczane właśnie daty, kiedy księża będą odwiedzali konkretny blok i rzeczywiście to funkcjonuje. Jaki okres czasu księża w tym roku będą odwiedzać mieszkańców? No, będzie pewnie nas kalendowało około 5 osób, ponieważ nasi rezydenci, ksiądz Radek i ksiądz Darek też tam zadeklarowali się, że będą nam pomagali. Zresztą są na stałe też. Czasami bywa tak, że ksiądz zachoruje, więc wtedy prosimy tam, a już jest kolenda wyznaczona, więc żeby nie odwoływać, to zapraszamy tam księdza, czy księdza ojca duchownego z naszego seminarium, księdza Bączka. No, do tej pory to było tak 30-33 dni kolędowe dla każdego księdza. Tutaj trzeba odliczyć niedzielę, święta, pierwsze piątki miesiąca. To tak pewnie do połowy lutego potrwa to. Ale proszę się nie przejmować, naprawdę spokojnie tutaj żyć, funkcjonować. I zerkać na stronę internetową. Na stronę internetową. Tutaj też pan kościelny roznosi takie kartki, gdzie przykleja na klatkę, że kolęda odbędzie się, ilu księży kolęduje, od której zaczynamy, żeby tak po prostu ułatwić swoje życie. To już tak na koniec, bo ponieważ pewnie często zapominamy pewnie o czymś, nie wiem, o białym obrusie, o białej świecy, no właśnie, może taki poradnik dla każdego, kto się spodziewa księdza, kto chce przyjąć kolędę. Ja staram się trzymać w swoim mieszkaniu zawsze porządek, ponieważ nie znacie dnia ani godziny, kiedy tam goście mogą nawiedzić. Czasami są to ludzie, którzy przyjeżdżają przez Łomżę, czasami, którzy potrzebują jakiejś pomocy i przychodzą, więc to mieszkanie zawsze jest jakieś tam wysprzątane, ale jak jest szczególny gość, no to szczególnie się przygotowuje to miejsce. Myślę, że wizyta kolędowa księdza, modlitwa i jakaś taka niedługa rozmowa, bo nie ma na to czasu, to tak wymagane jest, żeby ten stół przykryć jakimś tam obrusem białym, krzyżyk, świece zapalone, woda święcona. Jeżeli ktoś nie ma takiej wody, ponieważ nie zaopatrzył się, zapomniał, może wziąć wodę z kranu, no bo to jest czysta woda, ale powiedzieć księdzu, że to jest woda z kranu nieświęcona i wtedy ksiądz pomodli się, poświęci. To tyle. No, czasami Pismo Święte, dzieci zeszyty z katechezy, młodzież do bierzmowania indeksy, żeby jakoś tam ksiądz zobaczył. Jest taka możliwość do porozmawiania, do zapytania się, do pewnych jakichś takich wyjaśnień. Czasami bywa tak, że kogoś nie ma, to wtedy po zakończonej kolędzie można jeżeli ktoś chce księdza zaprosić. Czyli można to zrobić w innym terminie, nie należy się martwić, zwalniać z pracy. Taka prośba jest, że jak mamy tam do zwizytowania czy do odwiedzeń 25 do 30 rodzin, to żeby w każdej rodzinie kawą i herbatą nie częstować, bo się tego nie da wypić. Jeżeli kolację ktoś chce jakoś zaprosić, to też warto w niedzielę przyjść, powiedzieć, że w tym dniu chcemy zaprosić na kolację, więc
wtedy już jedną się je kolację, nie kilka. Bo wtedy z 33 dni zrobiłoby się 66. Tak jest. Natomiast też, jeżeli ktoś chciałby dłużej porozmawiać, czy jakoś tak tego, to jest możliwość zawsze umówienia się po okresie kolędowym. Wtedy jest czas na dłuższe posiedzenie, na dłuższe i niektórzy z tego też korzystają. Bo w kolędzie najważniejsze jest to, że po prostu jesteśmy poświęceni na nowy rok po prostu. Oczywiście. We Włoszech moi koledzy chodzą przed Wielkanocą i tam nie nazywa się to kolenda, tylko święcenie mieszkań. No i tam kolega właśnie, ten nasz dobrodziej, ksiądz Robert, to w tamtym roku po raz pierwszy chodził po kolędzie, to mówił, że po prostu no, co innego było w papierach, a faktycznie to rzeczywiście, i mówię, czasami to i po 40, i 50 mieszkań święcił. I to odbywa się bardzo szybko, nie ma takiego posiedzenia i tak dalej, ale to jest poświęcenie mieszkania. Tutaj nie chciałbym jakoś tak straszyć i demonizować, ale... No, ale chyba to trochę właśnie tak powinno wyglądać. Bardzo ważny element jest, żeby poświęcić tutaj ksiądz Radosław, nasz decyzjalny egzorcysta, mógłby dłużej na ten temat się wypowiadać, ale zachęcam do takiego poważnego potraktowania tej wizyty jako takiej wizyty radosnej, wizyty przyjacielskiej, acz też i modlitewnej, żeby to jakoś tak to wszystko, żeby Pan Bóg błogosławił przez ten cały rok. No właśnie, proszę. Taka jest tradycja. Już tak na koniec. Jakie są postanowienia księdza proboszcza na nowy rok, na 2015? Prywatne czy takie? Najpierw zacznijmy od prywatnych. No, powiem tak. Czuję się, że z każdym rokiem mi przybywa. Coraz trudniej jest mi jakoś tak nadążyć. Niemniej jednak jeszcze planujemy w tym roku pielgrzymkę rowerową. Tutaj nie chcę deklarować gdzie, ponieważ ostatnio miały coraz trudniejsze, ale jeżeli udało nam się dojechać do Smoleńska i Katynia, w tym roku planujemy coś tutaj w Polsce. To będzie gdzieś tam pod koniec czerwca. Pielgrzymka taka prywatna. Prywatnie też no, duchowo i religijnie przygotowujemy pielgrzymkę do Grecji. Jest to drugi etap pielgrzymki Świadomi Świętego Pawła. Jeszcze nie mamy podpisanej umowy z biurem podróży, ale tutaj w tym kierunku idziemy. No i taka praca nad sobą, nad swoją duchowością, bo też mi tego brakuje. Przy tym zapędzeniu to trzeba też pracować, a to rekolekcje, a to jakieś takie dni skupienia. To są moje takie prywatne. A właśnie jeżeli chodzi o działania parafii? A jeżeli chodzi o działania parafii, to również tutaj przygotowuję jakiś taki grafik księży, których chciałbym zaprosić, bo wiadomo, że w parafii są rekolekcje przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą. Natomiast chciałbym jeszcze na raz w miesiącu zaprosić jakiegoś księdza z Polski z jakąś konkretnym kazaniem i tematem. I tak w styczniu zaprosiłem księdza Laskowskiego Bogdana, mego kolegę jeszcze z lat młodzieńczych. On jest w zakonie świętego Pawła, Paulistów i będzie mówił o Piśmie Świętym. W tym roku jest piękne hasło: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dlatego też warto o tej Ewangelii mówić, wziąć ją do ręki, czytać, no i ją żyć. A myślę, że wszystkie informacje również znajdziemy, kiedy dokładnie tam będzie msza na parafii Krzyża Świętego na stronie internetowej, bo ona jest bardzo dobrze aktualizowana, więc myślę, że tam możemy odwiedzać i będziemy właśnie będziemy wtedy na bieżąco. Dziękuję księdzu bardzo, że rozpoczął ze mną ten nowy 2015 rok. Ja również dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego, błogosławionego roku. Magda Bochenek, dziękuję za uwagę. Dziękuję.